jakby taki lepszy smak. I do tego dajemy suroweczkę z kiszonej kapusty. Oczywiście kiszona kapusta jest w tym barku zakiszona przez koło gospodyń. Wspaniała, jeśli chodzi o desery, drogie panie. Desery, to przywiozłyśmy serniczek, przywiozłyśmy piernik tutaj z bakaliami, przywiozłyśmy keksa ze skórką pomarańczową. U nas już dzisiaj pojawiło się takie pytanie, nawiążę jeszcze do karbia. Czy karp smażony, czy w galarecie? Nie, no my oczywiście smażony. I no, oczywiście na masełku klarowanym, jak on już jest taki, posiedzi sobie troszeczkę w soli i w soku z cytryny, w przyprawach, ze 2-3 godzinki w lodóweczce. Potem my go wyciągamy w bułeczce, w mączce i na masełku klarowanym 4-5 minut z każdej strony. I gotowe. I gotowe. Jak się człowiek tak obie, naje, no, to chce się położyć, a tu nie wolno. No nie można. Dlaczego nie wolno? Nie można. No. Nie można się kłaść. Wigilię? Wigilię, tak. Bo to starano się, żeby cały dzień być aktywnym, wstawać wcześniej rano, być aktywnym, bo to był taki zwiastun na cały przyszły rok. Że nie najpierw choroba położyła. Nie tylko, że wywołuje chorobę. Tak, tak. To może tak. Rozwiązaniem jest pośpiewać. Skąd ta tradycja? Oczywiście, tak. No, kolędowanie u nas zawsze było, a miało to znaczenie takie, że jeżeli grupa kolędnicza odwiedzała gospodarza, zwiastowało to dostatek, szczęście w rodzinie, więc te grupy chodziły. Oczywiście gospodarze obdarowywali takie grupy kolędnicze tym, co mieli. To nie tak, że dostawało się jakieś pieniążki czy coś. No wtedy to były normalne takie rzeczy, które w gospodarstwie się znajdowały, czyli jakieś kawałek jedzenia, kiełbaski albo śpeku, albo coś tam. Kolędnicy dziękowali albo śpiewem, albo tańcem, prawda? Tak jest. Tak, mamy taką grupę kolędniczą tutaj z nami. Rozszyfrujmy te postacie, które tam się pojawiły. To jest typowa grupa kolędnicza z rejonu Lachów Limanowskich. Więc w składzie tej grupy mamy dziada, mamy się nam właśnie. Żyda, mamy Turonia, Gwiazdora, Cygankę i Cygana, no i pastuszków. Mamy. I macie też piękne instrumenty muzyczne. Tak, to są instrumenty archaiczne już, bo praktycznie one są teraz nieużywane, ale one przywędrowały do nas z Bołochami. To są pokażcie instrumenty, proszę, żebyśmy zobaczyli dokładnie. Pasterskie, to są trombity. Mhm. Ale piękne. No, przytrzymał tak, tak, proszę. Nie wiem, czy sama sobie poradzę. Nie, to instrument w miarę lekki, natomiast granie na tym instrumencie już jest bardzo troszkę trudniejsze. Czy można? Proszę. Można, ale to tutaj koledzy już zademonstrują, bo to są specjaliści od trombit. Zapraszamy, prosimy bardzo. Jak ta trombita brzmi, to my robimy tutaj trochę miejsca. Tak jest. Pytanie na wigilijna trombita z Małopolski. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czy ta grupa kolędnicza mogłaby nam się zaprezentować, jeśli chodzi o ich umiejętności wokalne i nie tylko? I repertuar. Najbardziej zapraszamy wszystkich do posłuchania kolęd z naszego regionu. Panowie, śmiało kolędnicy. O, Dzień dobry, witam.
świątecznych. Kolęduje w okolicach Limanowej, chcielibyśmy jeszcze podpytać o ozdoby świąteczne. Jak przygotowujecie? Ozdoby świąteczne, to nie, może koło gospodyni? Chciałabym się pokazać w ogóle tutaj tą naszą podłaźniczkę, bo ona wygląda tak w ogóle. Ona wygląda tak. W ten sposób się ją podwiesza. Tak. I tu mamy ozdoby ręcznie robione. Jeżyki, pierniczki dawało się, pomarańcze, suszone owoce, dawało się też orzechy. I tu jest taki łańcuch z makaronu i ze sznureczka jutowego. Robimy też takie ozdoby tutaj, różnego rodzaju aniołki. I bombki takie, i bombki, tak? Takie, tak, bombki, tak. No, pięknie to wygląda. A jeśli chodzi o przystrajanie czy przyozdabianie wigilijnych potraw, ciast, to też jest jakaś sprawa, na którą zwraca się uwagę? Nie, przystrajanie nie, nie. Jako to przystrajanie, tak? Po prostu, jak nam się podoba, żeby po prostu było pięknie i ładnie. Na pewno postnie, jak na Wigilię. Kiedy siadacie do kolacji wigilijnej? Przy pierwszej gwiazdce zawsze. Czyli to się nie zmienia. To się nie zmienia, tak. U nas mało w Polsce też. Wszyscy czekamy na pierwszą gwiazdkę. Tak jest, tak. Wtedy prezenty tak. I wtedy właśnie rozpoczyna się wieczerza wigilijna. Ten wieczór kończy się pasterką? Pasterką, tak. Mhm. Tak, tak, tak. Ale też kolędowanie, bo wieczerze to jest kolędowanie. O właśnie, o to kolędowanie chciałam podpytać. Czy to w każdej rodzinie jest muzyk, który śpiewa głośno? Ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie? Jak to jest? Proszę nam powiedzieć. Mieszanka trochę lachów, troszkę górali, też graniczymy z góralami. Plusem tego jest to, że w każdym domu u nas się muzykuje praktycznie, stąd mnogość zespołów regionalnych. Starowiejski Chyr, jak Państwo widzicie, to przekrój wiekowy, to jeszcze nie jest cały zespół, bo tutaj cały zespół to leży już jeszcze... Ale mocna reprezentacja. Ale mocna, tak, mocna reprezentacja. Zespół, także... I wszyscy rodzą się z talentem muzycznym? Praktycznie tak, można powiedzieć, no słyszą muzykę od kołyski, więc... Nie mają wyjścia. Nie ma wyjścia, trzeba grać. Cudownie, u Was jest tak radośnie, wesoło, dużo muzyki, dużo koloru, dużo śpiewu, dużo tradycji. I te tradycje właśnie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Przywiązujecie do tego ogromną wagę, prawda? Tak. Stroje ludowe, narodowe, tak, dokładnie, zwyczaje, obrzędy. Odnośnie muzykowania, to nawet możemy powiedzieć najprostszym takim przykładem, najłatwiejszym to jest nasza rodzina, bo oprócz oczywiście żony i mnie, mamy jeszcze 6 dzieci, z tego 5 gra, bo najmłodsza jeszcze po prostu jest za mała, ma dopiero w tym roku 3-latka, więc... No i wszystkie działają w zespole i właśnie też zespół składa się też z tych rodzin, z tych tradycji, z tych obyczajów. No to już Państwo wiedzą, że w Małopolsce, okolicy Limanowej, to jest świąteczny czas. I serdecznie pozdrawiamy cały zespół. Tak jest, pozdrawiamy tych, dzisiaj z nami nie ma, ale tak. Tym, którzy są z nami w Pytaniu na Śniadanie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że do nas przyjechaliście. Długa droga przed wami do domu, tak. Ale zdążycie przed pierwszą gwiazdką. Zdążymy. Ale jeszcze, jeżeli można, to chciałbym dołożyć, że kolędnicy, gdy chodzili po domach, zawsze towarzyszyły też życzenia dla gospodarzy, które chcielibyśmy dla wszystkich Państwa tutaj zaprezentować w tym momencie, jak się życzyło na Boże Narodzenie, na Nowy Rok. Boże Narodzeniowe życzenia. Na szczęście, na zdrowie, na ten Boże Narodzenie, wy się w ondarzu, w oborze, w humorze, gdzie daj Panie Boże, wy jste u snupek przy snupku, chłopka przy chłopce, a gospodar między chłopami, kiedy miesiącach między gwiazdą. Wy się w ondarzu, konie z białymi nogami, krwy wielkimi rogami, byście uraj trzoma pługami, jak nie trzoma, to dwoma, jak nie dwoma, to jednym. A jak nie jednym, to chłopacką. Tego wam życzę, daj wam, Panie Boże. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Boże Narodzeniowych, jakie usłyszeliśmy. Bardzo dziękujemy. My skromnie powiemy wesołych świąt. Wesołych świąt, jasnych i zdrowych. Mamy też w swoich szeregach kolędnika. Od zawsze w takich grupach kolędniczych brał udział. Nie zgadniecie Państwo, o kogo chodzi. Kuba Sztojermark, szef kuchni. Tak jest, Łaśku, dziękuję. Choć trochę wyglądał lepiej niż ten dziadek do orzechów. Ale moi Państwo, jest taka historia. No właśnie, jak one są zasłone,
A sprawdźmy sobie te. One są zasłone. Mocno przesolone śledzie. Co z... Myślę, że było nieźle jak na pierwszy raz. Zobaczymy. Wy Limanowa jesteście. Tymbark. My jesteśmy powiat limanowski, ale my jako koło jesteśmy z gminy. Czy wy jesteście Kliszczacy, czy nie? Nie, nie. Nie, bo Kliszczacy to Tęczyn, Rabka, tamte. Tak, tak. To nie dalej. Lachy limanowskie. Lachy limanowskie. Tak, no dobrze. Twój patent na śledzie pod tytułem przyszły fajne, słone, ale zasłone. I masz kwadrans 20 minut 40. Co robisz? Co ja bym... pomysł? Myślę, że wymoczę troszkę w wodzie, troszkę w mleku. Dobrze, ja ci zaraz wszystko pokażę. Ale jak długo trwałoby twoje moczenie? 5 minut. Tylko tyle? Tyle. Mało? No 15. Mało, tak mało. Nawet dłużej. Ja zawsze w mleku jak moczę, to moczę je z dnia na dzień. Ale słuchajcie, jest lepsza pomysł na to. Maślanka. Tak. Plus woda gazowana. Zobacz, woda gazowana razem z maślanką robi nam jedną bardzo prostą rzecz. Wyciąga te wszystkie białkowe historie, gazuje sobie wodę i dużo łatwiej naszego śledzia sobie po prostu w tym wymoczyć. Robię też jeszcze jedną rzecz. Proszę mi przełóż je do środka, ja zaproszę Państwa do mnie. Kolejna rzecz, która bardzo dobrze robi, tym razem już ziemniak nam nie pomoże, nie wyciągnie soli, no bo nie obrabia się go termicznie, ale cebula, która jest słodką cebulą, gdy sobie ją pokroimy, to ważne, żeby ona puściła trochę soku, no właśnie, można ją lekko zasolić, można zasolić to już nie, ale można dodać do niej na przykład cukru, to taka cebula też pomaga, kiedy doda się ją do bez plastra na palcu, który obciąłem sobie wczoraj. Pozdrawiam tych, z którymi wczoraj gotowałem, tutaj się zadziały różne rzeczy. No właśnie, ta cebula też będzie idealnie do tego pasować. Powiedz mi, u was na Podhalu, tak, przecież, tak. Czy jeszcze nie? No tak, bo Beskid już Podhale. Czy troszkę, jeszcze, no jeszcze. Zachodzicie? Zachodzimy dopiero. Jecie śledzie, czy nie jecie? Jemy we Wigilię, jemy śledzie, ale tam robimy jakieś sałatki śledziowe, albo robimy śledzie w pomidorkach. Tak, pomidorach, ale takie, suszone czy zwykłe? Suszonymi pomidorami, tam jest selerek zielony, tam są rodzynki, żurawinka. No. Czyli trochę też na słodko. Troszkę też na słodko. No tak. Właśnie, moi Państwo, to też jest dobry pomysł. Oprócz tego, że można to zrobić razem z cebulą, która doda trochę słodkości, wymoczyć w wodzie i wodzie gazowanej i maślance, to dodać do tego jakiś element słodki, czyli na przykład żurawinę. Pomidor też świetnie się sprawdza. Powiedz mi, używasz surowych pomidorów, czy też pasty przecieru pomidorowego? Albo pasty, jeżeli robię takie, a jeżeli dodaję do tej sałatki z selerem, to używam pomidorów w oliwie. Po prostu. Tak. No właśnie. Pomidor, który ma smak umami, też ta jego kwasowość wyciąga mocno sól. No i plus takie rzeczy, które odganiają trochę od śledzia, typu właśnie pomidorek czy seler naciowy spowodują, że... Tak. Wygląda pięknie, smakuje jeszcze lepiej. Tak, a przesolony śledź odpłynie w siną dal. Tak. Ja te moczę i będziemy sobie robić później cudowną i fantastyczną sałatkę. Tyle u nas. Ten czerwony pomidor też znamienuje jedną prostą rzecz. Jak czerwień, to lecimy na czerwony dywan. Tak jest.